6 maja 1944 roku Eleonora Wilczyńska zwróciła się do prokuratora okręgowego w Łodzi z prośbą o ułaskawienie. Motywowała ją w następujący sposób. Proszę o zamianę kary śmierci na karę pozbawienia wolności. Nie było mnie przy morderstwie. Słyszałam tylko, że Żydzi byli bici, a potem uciekłam. Prośba o ułaskawienie nie zostaje jednak uwzględniona. Sąd specjalny pierwszy w Łodzi wyrokiem z 2 maja 1944 roku skazał Polaków Eleonorę Wilczyńską z domu Iwanowską z Firleju, powiat Łaski, urodzoną 21 lutego 1888 roku w Widawie, powiat Łaski, za mężna. Mariana Wilczyńskiego, rolnika z Firleju, powiat Łaski, urodzonego 3 stycznia 1918 roku w Kustrzycach, powiat Łaski, za morderstwo Żydów i inne na karę śmierci. Ze względu na stan faktyczny mogę odwołać się do uzasadnienia wyroku. Nie ma zastrzeżeń do stanu faktycznego lub prawnego. Sąd specjalny i jego przewodniczący nie wydali oświadczenia w kwestii aktu łaski. Skazana Eleonora Wilczyńska prosiła we wniosku z 6 maja 1944 roku o zmianę kary śmierci na karę pozbawienia wolności. Stwierdziła, początek cytatu, proszę o zmianę kary śmierci na karę pozbawienia wolności. Nie było mnie przy morderstwie. Słyszałam tylko, że Żydzi byli bici, a potem uciekłam. Koniec cytatu. Władze aresztu śledczego nie widzą podstaw do poparcia wniosku o ułaskawienie. Proponuję odrzucenie wniosku o ułaskawienie. Nawet jeśli wydaje się, że sprawa dotyczy bezpośrednio wyłącznie Żydów, okrucieństwo i zimna krew, z jaką skazani dokonali morderstwa, sprawiają, że wykonanie kary śmierci wydaje się konieczne. Skazani przetrzymywani są w miejscowym areszcie. Egzekucja winna się odbyć w Łodzi. Współwinny. Wobec Józefa Wilczyńskiego, męża i ojca dwójki skazanych na śmierć, orzeczono karę 2 lat pozbawienia wolności w obozie karnym za ukrywanie i dokarmianie Żydów w swoim majątku. Nie udało się udowodnić jego udziału w morderstwie. Podpisał dr Rode. Następnie prokuratura okręgowa skierowała do kierownictwa aresztu śledczego w Łodzi pismo, w którym wskazano, że w poniedziałek 22 maja 1944 roku o godzinie 16:00 w areszcie śledczym przeprowadzona zostanie egzekucja Eleonory i Mariana Wilczyńskich. Podkreślono jednocześnie, że obowiązkowo obecni muszą być ponadto przedstawiciele aresztu, funkcjonariusze więzienni wyznaczeni do przeprowadzenia egzekucji oraz lekarz więzienny. O godzinie 14:00 z inspektorem administracyjnym Nützelem, oberwachtmeistrem Scheiblerem jako tłumaczem oraz lekarzem więziennym doktorem Turelem Wilczyńscy opuścili swoje cele więzienne. Następnie prokurator poinformował ich o nieskorzystaniu przez namiestnika Rzeszy w Kraju Warty Artura Greisera z prawa łaski. Przekazano im także do wiadomości, że wykonanie kary śmierci nastąpi o godzinie 16:00. Na pytanie o ewentualne życzenia skazani poprosili o pozwolenie na napisanie listu. W obu przypadkach adresatką była Zenobia Mileńska, siostra Eleonory i ciotka Mariana. W memorandum odnotowano m.in., że treści obu listów nie budziły zastrzeżeń, w związku z czym przekazano je do adresata. O godzinie 16:00 wymienieni urzędnicy przeszli do miejsca kaźni na dziedzińcu aresztu śledczego. Skazana Eleonora Wilczyńska, skuta kajdankami na polecenie prokuratora, została przyprowadzona pod szubienicę przez funkcjonariuszy więziennych. Po ustaleniu przez prokuratora, że tożsamość doprowadzonej na kaźń jest zgodna z danymi z wyroku, zarządził jej egzekucję na godzinę 16:01. Następnie założono na szyję skazanej pętlę, po czym usunięto podporę, na której stała. O godzinie 16:20 obecny na miejscu egzekucji lekarz więzienny stwierdził zgon. Następnie skazany Marian Wilczyński, również skuty kajdankami na polecenie prokuratora, został przyprowadzony pod szubienicę przez funkcjonariuszy więziennych. Po ustaleniu przez prokuratora tożsamości doprowadzonego na kaźń i stwierdzeniu, że jest ona zgodna z danymi z wyroku, zarządził jego egzekucję na godzinę 16:25. Następnie założono mu na szyję pętlę,
po czym usunięto podporę, na której stał. O godzinie 16:45 obecny na miejscu egzekucji lekarz więzienny stwierdził zgon. Zgodnie z protokołem z egzekucji skazani przez cały czas zachowywali się spokojnie, a sama egzekucja przebiegła szybko i sprawnie. Ciała Eleonory i Mariana Wilczyńskich przekazano administracji więziennej z poleceniem dalszego przekazania ich Komendzie Okręgowej Policji w Łodzi. Niestety pomimo prób nie udało nam się ustalić ich miejsca pochówku. Możliwym jest, że trafili do zbiorowej mogiły, bądź też zostali pochowani w imiennych grobach, ale wzmianki na ten temat nie zachowały się, a same groby po latach zlikwidowano. 26 maja 1944 roku na polecenie prokuratury drukarnia i wydawnictwo Listmann Städter Zeitung wydrukowało 100 plakatów z obwieszczeniem o wykonaniu kary śmierci na Leonie Janie Sulikowskim za ciężki rabunek oraz Eleonorze i Marianie Wilczyńskich za morderstwo, a firma reklamowa Georg Otto rozkolportowała na terenie Łodzi 90 z nich. Zgodnie z wystawioną 27 maja 1944 roku fakturą numer 845 koszt kolportażu wyniósł 25 Reichsmarek i 20 Pfenigów, a zgodnie z fakturą numer D14794 z 31 maja 1944 koszt wydruku wyniósł 21 Reichsmarek i 5 Pfenigów. Sądy specjalne, Sondergericht, to rzeczywiście jest instytucja, która w III Rzeszy była owiana złą sławą. Dlaczego? Były to bowiem tak zwane sądy specjalne stanowiące w istocie oręż polityczny. To znaczy to było zbrojne ramię w sądownictwie władz narodowo-socjalistycznych III Rzeszy. Przypomnijmy, geneza tych sądów była taka, że zdiagnozowano we władzach państwa niemieckiego, iż sądy powszechne, mimo że oczywiście były obowiązane stosować prawo, które było implementowane w narodowo-socjalistycznym państwie przez nowe władze, no, stosowały to prawo zgodnie z pewnymi przyjętymi procedurami. Natomiast sądy specjalne miały te sprawy rozstrzygać w przyspieszonym tempie. No więc przypomnijmy, że powołano je po to, aby walczyły z przestępstwami przeciwko narodowi, przeciwko państwu niemieckiemu. Powołano je również po to, by ograniczyć, by pacyfikować ewentualne ataki, tak to określano, na państwo. W istocie również przyczyniały się do represji o charakterze narodowościowym, charakterze etnicznym, oczywiście do walki z wszelkimi wrogami politycznymi. I to, co również je charakteryzowało, to, że one miały w istocie charakter sądów doraźnych. Przypomnijmy, z czasem wyglądało to tak, że rozprawy były przeprowadzane w iście ekspresowym tempie, że prokurator na przykład nie musiał przedstawiać pisemnego aktu oskarżenia, wystarczał ustny, że to w istocie prokurator decydował o skierowaniu sprawy właśnie przed sąd specjalny. No i warto jeszcze dodać, że w ramach tak zwanych sądów specjalnych potem wykształcił się jeszcze specjalny taki trybunał, tak zwany Trybunał Ludowy, i on konkretnie był przeznaczony, został sformowany po to, by walczyć z przypadkami zdrady państwa. I ten tryb przyspieszony, a przede wszystkim również brak możliwości odwoławczych, to znaczy ten wyrok sądu specjalnego był wyrokiem ostatecznym, no decydowało o tym, że było to rzeczywiście bardzo skuteczne w rozumieniu władz III Rzeszy, bardzo skuteczny instrument, bardzo skuteczny oręż w walce z wrogami wszelkiej maści, a więc również dla spraw etnicznych, dla spraw narodowościowych, dla spraw politycznych, czy tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o tak zwane akty zdrady państwa, tak, zdrady stanu. No zatem nic dziwnego, że działalność sądów specjalnych została również niejako przedłużona czy rozszerzona w momencie, kiedy doszło do wybuchu II wojny światowej. Sądy specjalne zostały również powołane na ziemiach polskich, to znaczy z jednej strony oczywiście na tych obszarach, które zostały włączone do III Rzeszy, ale również zostało to rozszerzone później na Generalną Gubernię i również na wolne miasto
Gdańsk, przypomnijmy, przyczynił się do tego głównodowodzący von Brauchitsch, który wydał specjalne rozporządzenie umożliwiające tworzenie sądów specjalnych. Natomiast niejako w drugim szeregu zajmowali się tym szefowie zarządów cywilnych. No, w przypadku Łodzi to był szef zarządu cywilnego, działający, operujący u boku 8 Armii Niemieckiej. No i teraz, jeżeli mówimy o tym sądzie specjalnym, który funkcjonował dla Łódzkiego, to jeszcze trzeba dodać, pamiętajmy, województwo łódzkie po agresji niemieckiej i sowieckiej 1939 roku zostaje w istocie podzielone. Część zostaje włączona wraz z Łodzią bezpośrednio do Wielkich Niemiec, do III Rzeszy. Część staje się, że tak powiem, zachodnią flanką generalnej guberni. Ten sąd specjalny, no, cieszył się złą sławą. Historycy przeprowadzili taką pewną statystykę, z której wynika, że właściwie 1/5 wszystkich wyroków, które zapadały w sądzie specjalnym dla ziem dawnego Łódzkiego, który działał przy tak zwanym sądzie okręgowym, czyli tym tak zwanym Landgericht, jeżeli przyjmiemy, że to było około 30 tysięcy wyroków, no to 6 tysięcy wyroków to były, że tak powiem, wyroki ostateczne, tak? To były wyroki śmierci. Sąd działał zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, według których działały wcześniej sądy specjalne w Rzeszy, a więc właśnie przyspieszony tryb, a więc właśnie ustne oskarżenie prokuratora, a więc brak możliwości wszelkich odwoławczych. Wyroki śmierci były ferowane dość szeroko i były to wyroki śmierci wykonywane na wrogach, czy też zasądzane wrogom III Rzeszy, przy czym paleta przestępstw, które mogły zakończyć się osądzeniem na karę śmierci, była bardzo szeroka. Jako przestępstwo przeciwko państwu niemieckiemu były traktowane na przykład akty, no, z punktu widzenia władz niemieckich oczywiste, czyli akty sabotażu, akty dywersji, na przykład posiadanie broni. Ale przecież przypomnijmy również, że na przykład zniszczenie dokumentów niemieckich, na przykład plakatu propagandowego. Przypomnijmy, że nawet ucieczka robotnika przymusowego, na przykład z gospodarstwa niemieckiego, do którego został przypisany, także mogło zakończyć się karą śmierci. Ten sąd podzielony był w istocie na takie 3 segmenty. Każdy z nich zajmował się dość odrębnymi sprawami. To były tak zwane kamery, tak? Czyli pierwsza kamera zajmowała się, no, sprawami, powiedzmy tak, najcięższymi gatunkowo. Przede wszystkim były to sprawy polityczne. A więc w istocie wystąpienia przeciwko państwu niemieckiemu, przeciwko władzom okupacyjnym. Kamera druga to najogólniej rzecz biorąc tak zwane kwestie gospodarcze, przestępstw gospodarczych, no ale znowu też przypomnijmy, nieoddanie kontyngentu, zatajenie swojej własności, niewywiązanie się ze zobowiązań, jakie narzucało na Polaków okupacyjne, władze okupacyjne, czy też III Rzesza, no to również było z jednej strony przestępstwo o charakterze gospodarczym, ale przecież także mogło być zakwalifikowane jako akt nieposłuszeństwa w kategoriach politycznych. No i wreszcie trzecia kamera, czyli ten trzeci oddział, który zajmował się tak zwanymi sprawami obyczajowymi, no i takimi najcięższymi przestępstwami kryminalnymi. Niestety okazało się, że sądy specjalne działające w takim właśnie doraźnym trybie, że również te trybunały ludowe, no, były bardzo skuteczną z punktu widzenia państwa niemieckiego, działającą rzeczywiście błyskawicznie na zasadzie pewnego cięcia bronią w systemie prawnym, która miała spacyfikować, która miała unieszkodliwiać i unieszkodliwiała w istocie wszelkie działania skierowane przeciwko państwu niemieckiemu, a tak jak wspomniałem wcześniej, paleta tych działań, które określano jako skierowane przeciwko Niemcom, była bardzo szeroka i możliwość zasądzenia kary śmierci, a więc tej kary ostatecznej, tej kary najbardziej okrutnej, była rzeczywiście bardzo bogata i wykorzystywana również przez te sądy, także przez sąd łódzki. Józef Wilczyński trafił do zakładu karnego w Sieradzu. Tamtejsza administracja w związku ze stanem zdrowia osadzonego już w około 2 miesiące od zasądzenia kary pozbawienia wolności zwróciła się do prokuratora okręgowego w Łodzi z meldunkiem, że w ich ocenie skazany nie może odbywać kary izolacyjnej w ich zakładzie karnym z powodu wspomnianego złego stanu zdrowia. W obliczu tego prokuratura okręgowa zwróciła się do prokuratury generalnej z prośbą o udzielenie instrukcji w przedmiotowej sprawie.
W załączniku przekazuję szczegóły procesu. Polak Józef Wilczyński, urodzony 30 grudnia 1867 roku, został skazany wyrokiem Sądu Specjalnego z 2 maja 1944 roku na 2 lata obozu karnego. Obecnie odbywa karę w zakładzie karnym w Sieradzu. Odbywanie kary zakończy się 1 maja 1946 roku. Zakład karny w Sieradzu 5 lipca 1944 roku złożył meldunek, że skazany nie może przebywać w przedmiotowej jednostce penitencjarnej z powodu ogólnego złego stanu zdrowia oraz zaawansowanego wieku, a leczenie szpitalne ze względu na charakter choroby i przepełnienie szpitala powiatowego nie wchodzi w rachunek. Na moją prośbę policja kryminalna w Łodzi odmówiła przyjęcia skazanego do aresztu policyjnego. Strony od 5 do 7 zeszytu egzekucyjnego. Ponieważ skazany ma jeszcze do odbycia znaczną część pozostałej kary, nie jestem przekonany, abym mógł postulować za zawieszeniem jej wykonania. Ponieważ wtedy nie można już liczyć, że skazany będzie w przyszłości zdolny do odbycia pozostałej jej części. Niniejszym więc proszę o instrukcję. Odpowiedź z 1 sierpnia 1944 roku nie pozostawiała jednak żadnych złudzeń. Kwestia zwolnienia Józefa Wilczyńskiego z odbywania kary nie podlega żadnej dyskusji. Ma on pozostać w zakładzie karnym w Sieradzu. Podpisano Steinberg. Józef Wilczyński finalnie opuścił zakład karny w Sieradzu i powrócił do swojego domostwa w Firleju, gdzie zmarł 21 lutego 1949 roku. Udało nam się odnaleźć jego grób na cmentarzu parafialnym w Parznie, gdzie spoczywa w pojedynczej kwaterze. Co jednak stało się z pozostałymi bohaterami tej historii? Jeżeli chodzi o Mieczysława Wilczyńskiego, to nie udało nam się ustalić jego dalszych losów. Znamy za to los policjanta Henryka Nikiela. Niemcy najprawdopodobniej podejrzewali go o to, że jego udział w przedmiotowej sprawie nie ograniczał się tylko i wyłącznie do przekazywania anonimów. Wydawało się to nieprawdopodobne, żeby listy otrzymywał przypadkowo, skoro mieszkał w dość znacznie oddalonej od Zelowa wsi Nowa Wola. Niedługo po wykryciu morderstwa został zdegradowany, usunięty z policji i wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie ostatecznie zginął podczas bombardowania Berlina. Według relacji pani Haliny Siekierskiej został wywieziony na roboty. Tak, tak, przez Niemców. A zginął na pewno, bo we wsi żył do niedawna świadek jego śmierci. Wiarygodny, bo sam podczas tego bombardowania stracił nogę i do końca życia był kaleką. Mordka Breitbart, który zdołał uciec Landwachtmanom, urodził się 25 grudnia 1921 roku w Szczercowie jako syn Samuela Breitbarta i Kreindel Breitbart z domu Piotrkowskiej. Miał 2 młodsze siostry, Rozę i Brancie. W 1948 roku, krótko po ukończeniu szkoły dentystycznej w Monachium i otworzeniu praktyki w Traunstein, przebywając w Rosenheim poznał Lucy Glicklich, z którą wziął ślub 22 marca 1949 roku, by finalnie wspólnie wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjął imię Maurice Breitbart. Z małżeństwa miał 3 dzieci – Caroline, Susan i Arnolda. Maurice zmarł 17 stycznia 1976 roku, zostawiając po sobie pamiętnik, który w czasach wojny spisywał na skrawkach papieru. Dziennik, w oryginale zapisany po polsku, został przekazany przez rodzinę do United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. Co jednak stało się z wujkiem, którego w czasie ucieczki pojmali Niemcy? Rozszerzone więzienie policyjne Radogoszcz powstało formalnie w lipcu 1940 roku. No i jak nazwa wskazuje, było to więzienie policyjne, więzienie przejściowe. Trafiali tu mężczyźni, przede wszystkim Polacy, chociaż oczywiście zdarzali się przedstawiciele innych narodowości, również Niemcy. Trafiali tu ludzie oskarżeni o różnego rodzaju przestępstwa, najczęściej przestępstwa kryminalne związane z kradzieżą, przemytem, ale również ze wszystkimi tymi przewinieniami, które były przestępstwem tylko i wyłącznie w przypadku Polaków w świetle niemieckiego prawa.
Więzienie funkcjonowało pod komendą Waltera Pelshausena, Niemca z Rzeszy, do samego końca okupacji. W styczniu 1945 roku, tuż przed wejściem Armii Czerwonej, w nocy z 17 na 18 stycznia, więzienie zostało zlikwidowane. Podczas likwidacji Niemcy starali się zamordować wszystkich zgromadzonych tutaj mężczyzn. Było to około 1000 osób. Ostatecznie udało się uratować mniej więcej 30 osobom. Radogowskie więzienie było placówką przejściową. Więźniowie oczekiwali tutaj na wyrok i w trakcie tego oczekiwania byli z Radogoszcza przewożeni na przesłuchania czy też na rozprawy sądowe, które odbywały się najczęściej w Łodzi. Więźniowie, którzy pozostawali do dyspozycji gestapo, trafiali z Radogoszcza na przesłuchania właśnie do placówki przy ulicy Anstata. Jednocześnie na Radogoszczu panowały fatalne warunki. Była to placówka znana z tego, że więźniowie byli tu traktowani w sposób wyjątkowo okrutny. Wachmani znęcali się nad więźniami. Właściwie cały pobyt wyznaczały tutaj kolejne apele, które były organizowane kilka razy w ciągu dnia. I apele te były poświęcone przede wszystkim temu, aby się nad więźniami znęcać. Mimo że pobyt w radogowskim więzieniu zwykle nie trwał długo, ponieważ więźniowie przebywali tutaj kilka dni, kilka tygodni albo kilka miesięcy, to warunki, które tutaj panowały, powodowały, że więźniowie byli w fatalnym stanie oraz była tutaj bardzo wysoka śmiertelność. Było to więzienie policyjne i przejściowe, a mimo to odbywały się tutaj egzekucje. Oczywiście egzekucje nie miały żadnych podstaw prawnych, ponieważ więźniowie oczekiwali dopiero na swój wyrok. Natomiast wachmani potrafili zastrzelić więźnia za złamanie nieformalnego, niespisanego protokołu, za każdą winę, która w ich oczach, tylko i wyłącznie w oczach wachmanów, zasługiwała na karę śmierci. Egzekucje, które odbywały się na Radogoszczu, były całkowicie bezprawne, nie miały związku z żadnymi wyrokami, które zapadały w sprawach więźniów. Najczęściej odbywały się po prostu poprzez rozstrzelanie. Na placu apelowym zasadzona była grusza, która była nazywana przez więźniów gruszą straceń i tam bardzo często dochodziło właśnie do rozstrzeliwań. Bardzo często wachmani po prostu stawiali więźniów przed murem więzienia i tam dokonywali rozstrzeliwań. Ale śmiertelność więźniów wynikała także z tortur, którymi byli tutaj na Radogoszczu poddawani. Bardzo częstą przyczyną śmierci było po prostu zakatowanie w trakcie tzw. maneży. Maneże to był rodzaj ćwiczeń karnych, które odbywały się na placu apelowym. Tam na wydzielonym terenie wskazani więźniowie musieli biegać po okręgu, a wachmani ustawieni z dwóch stron katowali ich po prostu tak długo, aż więźniowie nie padli, nie zginęli na tym placu apelowym. Więc był to właśnie ten rodzaj śmierci, który zadawano więźniom na Radogoszczu najczęściej. W pasach Muzeum Tradycji Niepodległościowych dotyczących więźniów, którzy przeszli przez rozszerzone więzienie policyjne Radogoszcz, nie znajdujemy postaci Moshe Breitbarta. Natomiast w bazie tej znajdują się informacje o innym więźniu, Wojciechu Breitkajcie. Wydaje się z pozoru, że zarówno imię i nazwisko nie wskazują na zbieżność pomiędzy tymi dwiema postaciami, ale pozostałe zgromadzone dane pozwalają wysnuć hipotezę, że istniejący u nas w bazie Wojciech Breitkajt to tak naprawdę Moshe Breitbart. Zgadza się przede wszystkim miejsce zamieszkania, czyli Zelów. Zgadza się wiek podany niemalże co do roku. Zgadza się również data aresztowania, która jest zbieżna z datą przesłuchania, z którego protokół zachował się w Archiwum Państwowym w Łodzi. Zgadza się również nazwisko sekretarza kryminalnego Jęcza, który podpisał protokół przesłuchania. Zatem można wysnuć przypuszczenie, że w tym przypadku chodzi o tę samą osobę Moshe Breitbarta. Tak naprawdę nie posiadamy żadnych informacji na temat dalszych losów Moshe Breitbarta. Nie znamy daty jego śmierci, jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w krótkim okresie po przesłuchaniu w Łodzi został on zamordowany. Nie wiemy natomiast, gdzie został zamordowany. Już sam fakt, że Żyd trafił do radogowskiego więzienia jest znaczący, ponieważ zwykle w okresie okupacji ludność żydowska kierowana była do aresztu na terenie getta. Jednak wiosną 1944 roku getto było już w fazie likwidacji, więc być może z tego powodu Niemcy skierowali Breitbarta właśnie do placówki na Radogoszczu.
Z naszych informacji wynika, że był to więzień gestapo, co też potwierdzałoby tezę o tym, że gestapo przetrzymywało czasami swoich więźniów właśnie na Radogoszczu. W takim przypadku najprawdopodobniej zarówno jako więzień gestapo, jak i osoba narodowości żydowskiej może miał bardzo niewielkie szanse, aby przeżyć tę fazę okupacji. Najprawdopodobniej zginął on albo w placówce gestapo, albo w więzieniu na Radogoszczu, albo przewieziony był po prostu do obozu śmierci, podobnie jak w tamtym okresie większość żydowskiej ludności zlikwidowanego getta w Łodzi. Najciekawsze są jednak losy Marysi Wilczyńskiej. Urodziła się 20 lutego 1916 roku. Nie wiadomo, gdzie ukrywała się po ucieczce z Firleju w 1943, ale wiadomo, że swoje powojenne życie wiodła w Warszawie. Mimo wszczęcia przez niemiecką prokuraturę okręgową w marcu 1944 roku odrębnego postępowania przygotowawczego wobec niej za pomocnictwo i podżeganie do zabójstwa, Niemcom nie udało się jej zatrzymać aż do końca wojny. Po latach, gdy polskie władze analizowały przejęte po okupantach archiwalia, ktoś natrafił na sprawę mordów w Firleju. W konsekwencji tego 8 maja 1958 roku prokuratura wojewódzka w Łodzi wydała ciekawe postanowienie o powołaniu biegłego. Nie wiadomo dokładnie, jak potoczyła się ta sprawa. W archiwach prokuratury okręgowej nie widnieje żadna wzmianka. Ponadto nie udało się nic więcej znaleźć w archiwum państwowym. Co by się jednak nie stało, ostatecznie Marii Wilczyńskiej udało się uciec spod miecza sprawiedliwości. W późniejszym czasie wyszła za mąż i przyjęła nazwisko Cieślińska, a z małżeństwa tego miała co najmniej jedno dziecko, syna Sylwestra. Zmarła 22 września 2005 roku, przeżywszy 89 lat. Pochowana jest na cmentarzu parafialnym na Czerniakowie razem z siostrą swojej matki Zenobią oraz ze swoim synem Sylwestrem. I na tym teoretycznie można byłoby zakończyć, gdyby nie to, że historia ta ma oburzający ciąg dalszy. Otóż po jej śmierci syn Sylwester postanowił złożyć wniosek o nazwanie jednej z ulic imieniem jego matki, Marii Eleonory. 4 listopada 2011 roku Rada Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy wydała jednak negatywną opinię wobec przedmiotowego wniosku. Uzasadniono to przede wszystkim tym, że wnioskodawca nie złożył notki biograficznej pozwalającej na przybliżenie postaci, która miała stać się patronką ulicy. Mimo odmowy Sylwester Cieśliński nie poddawał się. Uzupełnił braki, w wyniku czego 5 kwietnia 2012 roku machina administracyjna ruszyła ponownie. Najpierw Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy skierowało pismo do przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów, w którym podkreślano, że po pierwsze, projekt został uzupełniony o notę biograficzną, a po drugie zauważono, że nadawanie nazw nienazwanym drogom dojazdowym ma szczególne znaczenie dla zachowania ładu przestrzennego, co pożądane jest szczególnie w tym wypadku z powodu ogólnego bałaganu z numeracją działek. Następnie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy 17 kwietnia 2012 roku negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Marii Eleonory. Tym razem jednak uzasadnieniem był brak zgodności załącznika graficznego z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dalej, 29 marca 2013 roku opinię swą wyraził skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy. Pomysł nadania nazwy ulicy imienia Marii Eleonory uznał za słuszny. W uzasadnieniu wskazano m.in., że nazwa ulicy upamiętni dawną właścicielkę terenów, na których zlokalizowana jest przedmiotowa droga. Powołano się także na zastanawiający fakt, że Rada Dzielnicy Wilanów nie wydała opinii w sprawie nadania nazwy ulicy w terminie, co pociągnęło dalsze konsekwencje. 23 maja 2013 roku przeprowadzono głosowanie w sprawie nazwania drogi ulicą Marii Eleonory. W głosowaniu udział wzięło 55 radnych. Za zagłosowało 45. 5 było przeciw i 5 też się wstrzymało. W następstwie tego Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydała uchwałę, w której nadano drodze nazwę ulica Marii Eleonory. Zmiany naniesiono na mapy geodezyjne, przez co można dziś trafić tam dzięki nawigacji.
Podczas wizji lokalnej nie udało nam się odnaleźć tablicy z nazwą ulicy, ale okoliczni mieszkańcy jak najbardziej identyfikują to miejsce z ulicą Marii Eleonory. To, co jednak najbardziej szokujące, to treść noty biograficznej swojej matki, Marii Cieślińskiej z domu Wilczyńskiej, którą załączył Sylwester Cieśliński. Maria Eleonora Cieślińska z domu Wilczyńska, 1916-2005. Od urodzenia związana rodzinnie i zawodowo z Warszawą i Mokotowem, a następnie Wilanowem. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Wraz z rodziną w czasie wojny pomagała ukrywać Żydów prześladowanych przez Niemców oraz współpracowała z ruchem oporu. W wyniku donosu kolaborantów całą jej rodzinę Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego, gdzie została zgładzona. Jej samej cudem udało się uratować i uciec z Warszawy. Bezpowrotnie straciła też prawie cały rodzinny majątek, który zagrabili Niemcy w wyniku tego zdarzenia. Po wojnie wróciła do Warszawy, gdzie żyjąc skromnie i ciężko pracując, kupiła w 1960 roku obecny teren pomiędzy ulicami Rosy i Ruczaj w Wilanowie, na którym prowadziła gospodarstwo rolne wraz z rodziną. Dzięki dochodom z pracy na gospodarstwie była w stanie wykształcić syna i opłacić jego studia na Uniwersytecie Warszawskim. Zawsze pragnęła rozwoju Wilanowa. Teren ten zaczął zyskiwać na atrakcyjności z uwagi na historyczną przeszłość, bliską lokalizację do centrum Warszawy oraz unikalne walory przyrodnicze i rekreacyjne. Dzięki jej niestrudzonej inspiracji i funduszom jej marzenie zaczął realizować syn Sylwester Cieśliński. W dobie transformacji ustrojowej zainicjował we współpracy z gminą Wilanów utworzenie planu miejscowego, a następnie na terenie będącym własnością jego matki zaczął budować infrastrukturę techniczną pod nowoczesne osiedle ekologiczne. Chcąc upamiętnić jej wkład w rozwój tego terenu, występuje o nadanie nazwy ulicy Marii Eleonory. No i teraz żeśmy wyszli, tak, tak. Tutaj, to jest tutaj. Dobra. Tak, tu żeśmy błąd, tam żeśmy niepotrzebnie poszli za samochód. Bo przed samochodem, nie? No i tutaj już jest to całe gospodarstwo. Jakby pan tu skręcił, no to wtedy bym nie zapłacili, nie? Czyli tutaj Wilczyńscy mieszkali i tych Żydów zabili, tak? Tak, 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 tak. O i tam jest Żyka. No. I tutaj dojeżdżali, nie? Bo tu już jest Żyka. O! Widzi pan te cegły? No. No to tu był zdum. Tu była chałupa, tak? Tu była chałupa. Jak nie chce pan wierzyć, to ja panu pokazuję, jak jest. O! Widzi pan? No. To stodoła musiała być po tamtej stronie. O, mamy tu, no jeszcze tu położyć te cegły. O, i to tam też jest, o. No to tak jest. No i tam dali też jeszcze fundament były, nie? Czy do tego co jest, nie? A stodoła musiała być tutaj po tej stronie, po tamtej stronie. Tam gdzieś, tak? Stodoła? Tak, tak, tam w tę stronę musiała być stodoła. Tam jest takie wgłębienie terenu, to może tam. No to ty tam mogło być. A tu jeszcze teraz. A tu jeszcze przejdziemy. To tu będzie. O i pokażę panu takie te. To jest tego. Tutaj był młyn. O i tam też jest, betony są. No, widzi pan śruby po młynie. To są betony, to jest do tyłu. I tu prowadziła, a tam była turbina. Tam szła turbina i tam wszystko już później ciągło to wszystko do tego, nie? Tylko że woda szła chyba w tę stronę i kręciła na tę stronę, kręciła, nie? No. No i tutaj tak jak panu teraz pokazuje, nie? O, śruby widzi pan, to są do tego. A chałupa to tam jak teraz pan kamerową, no to stodoła, no to tak jak mówię, albo tam, albo tak jak w tamtym, jak pan mówi, ten dołek co jest.
Choć dziś niewiele zostało już z majątku Wilczyńskich, a tylko co wprawniejsze oko dostrzeże zarysy zabudowań gospodarczych, młyńskich i mieszkalnych, to temat morderstwa z 1943 roku, mimo upływu czasu, nadal wzbudza w okolicznych mieszkańcach niezwykłe emocje. Wciąż dla wielu jest to temat tabu. Większość z tych, którzy zdecydowali się podzielić swoją wiedzą, mówi to samo. Zbyt wielu już ludzi przyjeżdżało wcześniej do nas szukać taniej sensacji. To właśnie między innymi dlatego, przez zupełnie niedelikatne, nieprofesjonalne podejście domorosłych historyków czy nieodpowiedzialnych dziennikarzy, świadkowie zabierają swoje świadectwa do grobu, a podczas zbierania przez nas materiałów w większości prosili o anonimowość, o ile w ogóle zechcieli z nami rozmawiać. Historia ta jest wyjątkowo trudna, złożona i wcale nieoczywista. Warto przeanalizować ją bez emocji, w pełnym skupieniu, aby żaden wątek nie umknął naszej uwadze. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że w sprawie tej wcale nie chodzi o to, że Polacy zabili Żydów. W Firleju doszło do zbrodni, w której Polacy zabili innych Polaków. Oceniając tę sprawę, warto mieć na uwadze przywoływane już na wstępie słowa Andrzeja Sapkowskiego, który pisał, że zabójstwo jest zawsze zabójstwem, bez względu na motywy i okoliczności. Przeto ci, którzy zabijają lub przygotowują zabójstwo, to przestępcy i zbrodniarze, bez względu na to, kim są. Nikt z tych, którzy obmyślają i zadają przemoc, nie ma prawa uważać się za lepszego od zwykłego zbrodniarza, bo wszelka przemoc z natury swej nieuchronnie wiedzie do zbrodni.